Następnym naszym mówcą jest Paweł Althammer, legendarny artysta, którego centrum sztuki i praktyk artystycznych stoi człowiek, jego duchowość. Człowiek w formie, może być to fizycznej rzeźby, konkretnego obrazu, ale też akcji społecznych, które Paweł przeprowadza. Jedną z takich akcji były słynne podróże w złotych strojach do różnych miejsc na świecie, do Brukseli, do Brazylii. Paweł jest też twórcą niezwykłego miejsca w Warszawie, ogrodu rzeźb na Brudnie. Osobą, która bardzo społecznie też się angażuje. Pawle, zapraszamy serdecznie. Mikrofon tam, czy jak? Nie, mogę tak pożyczyć od ciebie. Mogę, tak? Usiądę sobie chyba tak z wami tutaj. Dziękuję za zaproszenie, Michel. Od początku, jak usłyszałem o tym, że znowu coś wymyślasz tutaj w Słupfucie, to się ucieszyłem. Głównie chcę powiedzieć, że nasze spotkanie tu jest wynikiem zbudowanego wzajemnie zaufania też i przyjaźni, która się zrodziła podczas takich artystycznych gier i zabaw. Wydaje mi się, jakbyśmy byli trochę dziećmi Boysa, którzy wprowadzają w życie te świetne koncepcje, co by było, gdyby każdy mógł robić to, na co mu się podoba, na co ma ochotę. Ja to wywodzę z dzieciństwa i tak naprawdę to, że przygnęło do mnie jakieś takie określenie, że jestem artystą, rzeźbiarzem i że robię jakiś performance albo pracuję z ludźmi, to wydaje mi się konsekwencja tego, co zawsze robiłem już jako dziecko. Dzisiejsze moje zabranie głosu chciałbym poświęcić tylko jednemu z wątków może, który wydaje mi się jakoś mi ostatnio bardzo cenny, czyli pracy z grupą Nowolipie. To też jest taka bardzo miła okazja, ponieważ w tym czasie, kiedy my tutaj sobie rozmawiamy, siedzimy, dzielimy się naszymi, jak powiem, wrażeniami, moja grupa ma właśnie zajęcia i chcę ich pozdrowić serdecznie, bo może kiedyś będą mogli sobie obejrzeć nasze spotkanie. Spotykamy się od 26 lat. Przy takich stołach właśnie jak tutaj, w małym pomieszczeniu, w ognisku artystycznym w Warszawie, na Nowolipkach, rysujemy, pijemy herbatę, kawę. Nie mamy mikrofonów, ale rozmawiamy sobie na bardzo różne tematy. Wiele z nich dotyczy sztuki, ale są też po prostu tak zwane sprawy personalne. Występują również problemy, ponieważ grupa 26 lat temu powstała dla osób jako sposób na terapię zdiagnozowanych osób ze stwardnieniem rozsianym. Może będzie dla was ciekawe, jak opowiem, co to jakby dla mnie znaczy, jakby czym to było na przykładzie, bo rozumiem w tym świetle, że sztuka zmienia świat, to w grupie Nowolipie możemy usłyszeć trochę, jak ludzie mówią, że to było dla nich jakimś punktem zwrotnym, że nigdy wcześniej się nie zajmowali sztuką, że nawet im przez głowę nie przeszło, że będą ich prace w muzeach albo w kolekcjach, albo że będą mieli publiczne wystąpienia. Ja byłem w bardzo ciekawej sytuacji, bo ja już byłem po studiach, można powiedzieć, już się trochę wyszalałem. Można powiedzieć, było to dla mnie takie drugie radosne przedszkole, kiedy dotarło do mnie, że to, co robię, to, co mi napawa satysfakcją i co daje po prostu mi szansę na tak zwaną osobistą ekspresję, nazywa się sztuką współczesną. I z radością postanowiłem, że po dwóch latach pracy z tak zwanymi młodymi ludźmi, których przygotowywałem na Akademię Sztuk Pięknych, podejmę pracę jako terapeuta. Zadzwoniła do mnie osoba chora, Joanna Grodzicka, która w tej chwili jest postacią magiczną, naszą mentorką naszej grupy, została w tak zwany cudowny sposób uzdrowiona i przejęła funkcję mniszki w zakonie zamkniętym. Jest tam już od 20 lat, a nasza grupa dzięki jej interwencji działa i od 26 lat spotyka się raz w tygodniu. No właśnie, co jest istotą naszych spotkań i co spowodowało, że przestawiłem się z takich torów pod tytułem kariera indywidualna artysty na tak zwane działanie paralelne, czyli nie rezygnując ze swoich poczynań indywidualnych, strasznie skusiła mnie możliwość pójścia w nieznane. I to jest ten motyw.
To jest element odwagi, który wydaje mi się u artystów jest jakimś bardzo istotnym motywem. A ta odwaga płynie z poczucia bycia wolnym, że mogę sobie wybrać, co mi się podoba. W związku z tym wybrałem, że pójdę w nieznane i zostanę terapeutą w nieznanym mi zupełnie dyscyplinie, praca z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. No i tak przez lata, można powiedzieć, nabywaliśmy sympatii do siebie i ja nabywałem też śmiałości do tego stopnia, że w tej chwili nasze zajęcia mają taką formułę otwartą. Przychodzą do nas też tak zwani ludzie zdrowi, ludzie z zewnątrz, osoby z innymi jakimiś schorzeniami albo po prostu na przykład ludzie nieśmiali, którzy chcieliby zakosztować wspólnej pracy, bo istotą tego, co robimy, jest wspólnota, czy też dzielenie się własną, stale chyba coraz piękniejszą wrażliwością na siebie i na to, co możemy stworzyć. Nigdy też nie byłem przekonany co do takiego podziału, że jest na przykład sztuka osób niepełnosprawnych albo że są jakieś takie dyscypliny typu tak zwane paraartystyczne. Ja nigdy naprawdę nie odczułem, aby to, co ja robię, było w jakiś sposób oddzielone od tego, co robimy wspólnie. To chyba też jest tradycja udanego dzieciństwa, kiedy mogłem po prostu zawsze bawić się z innymi. Nawet jeżeli jest jakiś lider, ktoś, kto tam wymyśla zabawę, to tak jak z tobą, Michael, po prostu to wszystko ewoluuje. Jakby ci, którzy się dołączają do zabawy, stają się, można powiedzieć, wyzwolonymi artystami. To jest to kwestia indywidualnej decyzji, uznania w sobie, że chcę, bez względu na to, czy posiadam talent większy lub mniejszy. Możemy sobie nawet odpuścić, co często wydaje się jest naszym doświadczeniem w grupie, koncepcje jakości w takich kategoriach rywalizacji, że są na przykład lepsi i gorsi w czymś. Może i są, ale ta różnorodność, nawet czasem wewnętrzne konflikty dają nam jakiś taki bodziec do spędzenia czasu na podchodzenie do spraw poważnych z humorem, poprzez wzajemną empatię, rozpatrywania czasem dramatycznych, naprawdę śmiertelnie, że można powiedzieć, poważnych sytuacji, z jakąś taką ciepłą, można powiedzieć, uśmiechniętą twarzą i też z takim przekonaniem, że jesteśmy jednak szczęśliwi. Raz w tygodniu na pewno przychodzimy tutaj z własnej woli, nie przychodzimy, żeby coś osiągnąć. Każdy może pobyć sobie tym, kim chce być. A jako grupa mamy też, można powiedzieć, szczególną siłę, jak dobrze rozpalone ognisko. To zresztą śmieszne, że miejsce, w którym pracujemy, tak właśnie się nazywa. To są państwowe ogniska artystyczne, czyli takie plemienne tradycje, kiedy ludzie siedali przy ognisku, żeby się wspólnie grzać i być ze sobą. A czasem zatańczyć, coś narysować, ewentualnie wypalić z ceramiki. No i to, co jest moją konkluzją po tych 26 latach, którą mam okazję się z wami podzielić, to jest rodzaj beztroski, pielęgnowanej beztroski, która pozwala nam w tych tak zwanych niespokojnych czasach nie wpadać w panikę, wiedzieć, że wtedy, kiedy usiądziemy, weźmiemy sobie kredki, flamastry, kiedy zaczniemy sobie pić tą herbatę, kawę, kiedy przyjdą goście, świętować, po prostu świętować nasze spotkanie. Bardzo podstawowa praktyka, często okraszona jakimś tak zwanym efektem ubocznym, które można by czasem nazwać nawet dziełem sztuki, ale bez zapędzania się w jakieś poważniejsze ambicje i budowania muzeów też chyba nie potrzebujemy. Mam taką też humorystyczną trochę percepcję naszych spotkań jako takiej pseudobohemy, takiego bardzo romantycznego stowarzyszenia ludzi, którzy chętnie odniosą się do tradycji artystów tak zwanych dawnych, wcześniejszych, którzy lubili wspólnie podejmować dyskusje, czym się tak naprawdę zajmujemy albo kto my jesteśmy, dochodzić do czasami zdumiewających wniosków albo też dowiadywać się, jak różni ludzie siedzą przy jednym stole. To, że pokonaliśmy wiele takich czasowych konfliktów, kiedy ludzie czuli się naprawdę źle, mieli problemy fizyczne już ze zdrowiem, często psychicznie już nie byli w stanie przychodzić. Wielu z nas też już odeszło.
grupa istnieje i wydaje mi się być takim szczególnym miejscem mocy, gdzie ciągle chętnie przychodzą tak zwani inni. Też traktujemy ją jako grupę promującą pewną metodę pracy. Metodę pracy poprzez akceptację i tego, co jest, nas samych. I też taką, można powiedzieć, grupę trochę anonimowych artystów, którzy chętnie podpiszą się jako grupa i zrezygnują na chwilę ze swoich, nazwijmy, indywidualnych etykietek, takich jak ta, którą mam tutaj na szyi. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Pawle, za podzielenie się z bycia razem z bardzo różnymi ludźmi, ludźmi, którzy widzą świat może w innych kolorach, innych barwach, a jednocześnie też z inną duchowością i że masz taką możliwość doświadczania tego na co dzień w dużym dosyć mieście. Myślę, że to jest bardzo cenne i dla mnie osobiście, jeśli bym mogła mówić o tym, co Paweł robi, to nie są tylko, to nie jest tylko kwestia ocalenia w sobie myślenia dziecka, ale też bycia dla mnie osobiście szamanem pewnej rzeczywistości. Jeśli mówimy o konstrukcji rzeczywistości, którą buduje misja, to ty jesteś taką osobą, która jest pewnym szamanem, celebrującym po prostu wspólne bycie bardzo różnych ludzi i za to naprawdę ogromny, wielki szacunek, że potrafisz w tak bliski sposób być z wieloma ludźmi w swojej sztuce. Zgodzę się, jeżeli uznasz, że szamanem jest ten, który studiuje, nazwijmy. Jest to taki student, który, zresztą... Wieczny student. Tak, tak, mogę też przytoczyć tutaj jakby swoich wspaniałych poprzedników, czyli Oskara Hansena i Grzegorza Kowalskiego, jak całą masę jego kochanych studentów, z którymi bądź się przyjaźnie, bądź nawet współpracuje. Można powiedzieć, że uratowali mi o tyle życie, że od czasów przedszkola czułem bardzo silną presję systemu zwanego edukacją i wielokrotnie już zastanawiałem się, jak ja to wszystko wytrzymam, ponieważ moje, że tak powiem, potencjalne potrzeby, mój głód tworzenia był częściowo zablokowany przez masę innych czynności, w ogóle mnie nie interesujących. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć w budynku, który jest uniwersytetem. Doskonale to rozumiemy.